Urząd Miejski w Wejherowie w ramach promocji miasta po raz kolejny organizuje w okresie letnim wycieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem za darmo. Turyści i wszystkie chętne osoby chcące poznać atrakcje turystyczne Wejherowa i posłuchać opowieści o mieście mogą codziennie w okresie od 9 lipca do 26 sierpnia skorzystać z oferty zwiedzania miasta. Zbiórka o godzinie 11 przed furtą klasztorną ojców Franciszkanów przy ulicy Reformatów 19. Udział grup zorganizowanych należy poprzedzić rezerwacją pod numerem telefonu 677-7058. Wycieczki oprowadzane są przede wszystkim po Kalwarii Wejherowskiej, Kościele Klasztornym, po ratuszu i Parku Miejskim.